Czy masz świadomość. Chciałam powstrzymać wybuch wojny i uratować ludzi. Muszę powiedzieć prawdę. Katarin Gun. Sygnalistka, która ujawniła mediom informację o nielegalnej operacji szpiegowskiej NSA, mającej na celu zmusić Radę Bezpieczeństwa ONZ do poparcia inwazji na Irak w 2003 roku. Zaufaliśmy rządowi, że nas nie oszuka, ale oni to zrobili. Zaufaliśmy firmom technologicznym, że nie wykorzystują, nie wykorzystają nas, ale oni to zrobili. To znowu się stanie, ponieważ taka jest natura władzy. Edward Snowden, niczego nie żałuję. Celem ustawy w dłuższej perspektywie czasowej jest zniechęcenie potencjalnych sygnalistów do zgłaszania lub ujawniania naruszeń prawa. Jakub Rzymowski, uwagi dotyczące projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu. Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest doktor nauk prawnych Jakub Rzymowski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca akademicki, szkoleniowiec. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Pa... Państwo powinniście wiedzieć, drodzy słuchacze, że rozmawiamy w okolicach Międzynarodowego Dnia Sygnalisty, który obchodzony jest co roku 23 czerwca. Panie doktorze, kim jest sygnalista? Sygnalista, jeżeli sobie zadamy pytanie o to, kim jest sygnalista, to. Najpierw, oczywiście, prawnik muszę, musi odpowiedzieć tak. Sygnalista to jest pojęcie sygnalisty, zostało zdefiniowane w ustawie o ochronie sygnalistów. I czytamy, że sygnalistą jest osoba fizyczna, tutaj cytuję, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dalej nie będziemy tej definicji czytać. Dalej prawodawca, Czyli ustawodawca Polski doprecyzowuje nam, co rozumie przez ten kontekst związany z pracą. To są nie tylko pracownicy w szerokim, w takim wąskim rozumieniu. Jest to po prostu, są to osoby, które są z podmiotem, wobec którego dokonywana jest sygnalizacja wobec naruszeń, którego miało, miały miejsce. Mm, Osoby, które są związane z podmiotem, w którym było naruszenie prawa, które one sygnalizują, tak można powiedzieć. Tylko to jest przede wszystkim, musimy popatrzeć na to tak. To jest człowiek, który dowiedział się o naruszeniu prawa i nie pominął, nie przeszedł nad tym naruszeniem prawa do porządku dziennego, tylko podjął działania. I z obecnie, no, jeszcze nie podpisanej przez pana prezydenta ustawy, wynika, że mm, taka osoba może podjąć trzy grupy działań. Może o tym naruszeniu poinformować swojego powiedzmy pracodawcę. To się wydaje odrobinę naiwne, i to czasem może być naiwne, bo. Taki pracodawca zwykle wie, że to naruszenie miało miejsce. Często nawet jeszcze lepiej od tej osoby wie, że miało miejsce, ale nie musi wiedzieć, bo na przykład w bardzo dużych strukturach może być jakaś grupa działająca, grupa pracowników działająca w strukturze pracodawcy, która się dopuszcza naruszeń, i pracodawca, jako cała organizacja, jako zarząd i tak dalej. Może nie wiedzieć o tym naruszeniu. Czyli sygnalistą jest osoba, która informuje własnego pracodawcę, że u tego pracodawcy miało miejsce to naruszenie, i to jest tak zwane zgłoszenie wewnętrzne. Oprócz tego, jakby druga kategoria sygnalistów, jest to człowiek, który o tym właśnie naruszeniu prawa u swojego pracodawcy informuje organy państwa i trzecia kategoria sygnalistów jest to człowiek, który dokonuje tak zwanego ujawnienia publicznego. Czyli yy, powiedzmy informuje o tym media. Mówię powiedzmy, bo niestety ujawnienie publiczne jest dość niedookreślone precyzyjnie w ustawie, ale to jest również sygnalista, czyli sygnalista to jest ktoś, podsumowując, na pewno osoba fizyczna, na pewno człowiek, na pewno ktoś na kształt pracownika, będący w ekonomicznej zależności z podmiotem, w którym dokonano naruszenia prawa i który bądź to informuje ten podmiot, bądź to informuje odpowiednie organy państwa, bądź to. No, informuje media, mówiąc tak, naj, yy, najdelikatniej. A do czego potrzebujemy pana zdaniem sygnalistów? Jeżeli, jeżeli w ten sposób stawiamy pytanie, to możemy. Yy, najprostsza odpowiedź. Najprostsza odpowiedź jest taka, żeby wykryć naruszenie prawa. Dlatego, że. Bardzo wiele naruszeń prawa, i tutaj właściwie nie ma jak przeprowadzić statystyki, nie jest wykrywanych. Organy ścigania, organy państwa, to nie muszą być oczywiście naruszenia prawa, które zasługują na ściganie przez organy ścigania, wręcz, ale jakiekolwiek organy państwa nie podejmują działań z bardzo prostych przyczyn. Nie podejmują działań, bo nie wiedzą, że naruszenie miało miejsce. I co się wtedy dzieje? Jeżeli naruszenie ma miejsce, a państwo szeroko pojęte się o tym nie dowiaduje, to kolejne podobne naruszenie będzie miało miejsce. Zwykle, bo jeżeli patrzymy na naruszenie jako element działalności podmiotu, zwykle jakiegoś podmiotu gospodarczego, to naruszenie może mieć charakter przypadkowy. Mówiąc w skrócie, coś się zdarzyło, naruszono prawo. To takie naruszenie można przyjąć, że ono się nie powtórzy, ale jest też druga grupa naruszeń. Są to naruszenia, które no, są wpisane jakby w, w krwioobieg danego podmiotu gospodarczego. I co się wtedy dzieje? Jeżeli takie naruszenie zostanie, odbędzie się, ma miejsce, to co się następnie dzieje? Jeżeli nikt, to naruszenie nie jest w żaden sposób zwalczane przez państwo, to podmiot będzie dokonywał kolejnego, kolejnego naruszenia. No i no w tym momencie no prawo w tym podmiocie nie działa, mogą być jakieś dodatkowe jeszcze. Oprócz niedziałania prawa jakieś dodatkowe, niewłaściwe następstwa, może się mogą się zdarzyć jakieś kwestie związane z bezpieczeństwem, komuś zostanie jakaś krzywda wyrządzona, itd. Ale ponieważ te nie, niedobre następstwa mają miejsce w związku z tym naruszeniem, to kiedy naruszenie odbywa się po raz pierwszy, drugi, dziesiąty, to prawdopodobieństwo jakichś strasznych, ewentualnych następstw związanych z, ty związanych z tym naruszeniem, ono oczywiście, ono oczywiście rośnie. I to jest pierwsza odpowiedź, taka jakby najbardziej podstawowa, o to, dlaczego potrzebujemy sygnalistów, żeby wykryć naruszenie prawa. Ale ja uważam, że jest jeszcze druga odpowiedź. Mianowicie, o tym ja mam poczucie, że o tym się w, no w, w takim przekazie idącym ze strony rządowej, o tym co teraz powiem, nie mówi w ogóle w mediach, wśród osób zajmujących się, myślę, że mówi się o tym za mało. Mianowicie sygna, sygnalista wie o naruszeniu prawa zwykle. Wie o naruszeniu prawa, dlatego że był blisko. W sytuacji, kiedy patrzymy idealistycznie, sygnalista widział, że inni, powiedzmy, pracownicy naruszają prawo, no i podjął kroki. Ale to jest sytuacja idealistyczna. Możliwa jest też druga sytuacja, kiedy tenże sygnalista brał udział w tym naruszeniu, to on naruszał prawo. I ta sytuacja jest bardzo prawdopodobna. Dlaczego? Skąd wiemy, że naruszyliśmy prawo, że naruszone zostało prawo? Wiemy, że prawo zostało naruszone wtedy, kiedy sami naruszyliśmy to prawo. I w tym momencie sygnalista to jest ktoś, zwykle nie naruszyliśmy go sami, no. Podmiocie gospodarczym była jakaś struktura, w której naruszaliśmy wspólnie to prawo. I sygnalista to jest ktoś, kogo państwo używa do rozbicia solidarności osób naruszających prawo. Od najdawniejszych czasów takich osób używano Czasem kogoś takiego zachęcano w ten sposób, że na przykład zostanie mniej okrutnie ukarany w realiach na przykład tak zwanej mafii włoskiej, tam mówimy o tak zwanych skruszonych. Skruszony nie jest w sensie dosłownym sygnalistą, ale jeżeli byśmy przyjęli, że skruszony jest to ktoś, kto pracuje w mafii, że mafia jest jego pracodawcą, to w tym momencie on nam się bardzo zbliża do sygnalisty. To jest ktoś pojęciowo, to jest ktoś, kto brał udział w naruszeniu prawa, naruszał to prawo, a teraz zachęcony przez państwo w ten sposób, że państwo go ochroni, sygnalista informuje o tym naruszeniu prawa. Tutaj jeszcze uzupełniając, trzeba powiedzieć, że to, o czym ja mówię, bardziej tyczy się zgłoszeń zewnętrznych, kiedy sygnalista informuje te czy inne organy państwa. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, zwłaszcza dokonanego w podmiocie gospodarczym, co się może stać? Może się okazać, że prawo zostanie naruszone, sygnalista poinformuje. Podmiot gospodarczy, ten, w którym pracuje, o naruszeniu prawa, podmiot podejmie wewnętrzne kroki y, związane z tym naruszeniem, są tak zwane działania następcze, ale tutaj siatka pojęciowa, ta, 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 ta nowomowa sygnalistyczna nie jest istotna do zrozumienia, po prostu podmiot podejmuje pewne kroki, i co się dzieje? Takie naruszenie Nigdy nie zostanie przekazane do obsługi organom państwa. Czyli dzieje się jakby sytuacja odwrotna do uprzednio omówionej, bo kiedy sygnalista poinformuje organy państwa, to organy państwa podejmują działanie. Natomiast jeżeli sygnalista dokona zgłoszenia wewnętrznego i poinformuje podmiot, w którym Miało miejsce naruszenie prawa, to w takiej sytuacji to naruszenie nie zostanie przekazane do obsługi organom państwa. Tam jest, powiedzmy, pewien niuans, jeśli to jest zgłoszenie wewnętrzne, naruszenia w podmiocie, no to to powiedzmy ono zostanie przekazane organom państwa, w podmiocie publicznym. Ale jeżeli naruszenie prawa odbyło się w podmiocie prywatnym, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Sygnalizacja, ale sygnalizacja o charakterze zgłoszenia wewnętrznego, doprowadzi do sytuacji ukrycia na przyszłość ewentualnych naruszeń. Człowiek, ten pracownik, powiedzmy w skrócie, widzi, że naruszenie miało miejsce, informuje o tym swojego pracodawcę. Pracodawca podejmuje kroki, Mające na celu pozornie przeciwdziałanie na przyszłość takim naruszeniom, a tak naprawdę może podjąć kroki mające na celu jeszcze lepsze ukrycie naruszeń. Takiemu sygnaliście pracodawca nie może zaszkodzić. Sygnalista jest chroniony przed zemstą pracodawcy, przynajmniej oficjalnie jest chroniony, ale Pracodawca może dokonując następnych naruszeń dokonać ich tak ostrożnie, żeby ten czy inni nie wprowadzeni w naruszenie już się o tym nie dowiedzieli. Także państwo potrzebuje odpowiadając w sposób podsumowujący na pytanie pana redaktora. Państwo potrzebuje sygnalistów po to, żeby dowiedzieć się, że prawo było naruszone. Podmioty, w których prawo było naruszone, potrzebują sygnalistów w dwóch kierunkach. Jeden kierunek ten sam co poprzedni, żeby się dowiedzieć, że prawo było naruszone i żeby podjąć kroki, żeby nie było dalej naruszane. I drugi kierunek żeby dowiedzieć się, że prawo było naruszone i na przyszłość dokonywać tych naruszeń w sposób bardziej ostrożny, czyli być lepszym, no słowo przestępca tu może być za mocne, ale naruszać prawo ostrożniej, czyli to jest taka jakby, no być może nieprzewidziana przez prawodawcę, Nieprzewidziany przez prawodawcę sposób działania ustawy o ochronie sygnalistów, że ona może w pewnych sytuacjach służyć ulepszeniu metodyki naruszania prawa. A Pana zdaniem, dlaczego tak długo musieliśmy czekać na Polską ustawę o ochronie sygnalistów? Najprostsza odpowiedź, tutaj tu trudno udzielić odpowiedzi, y, której powinien udzielić naukowiec badający te zjawiska, no bo naukowiec nie wykonawszy działań nie może udzielić odpowiedzi badań, nie wykonawszy badań. Możemy się tylko domyślać. Najprostsza odpowiedź jest taka. Y, tak długo czekaliśmy na ustawę, ponieważ ogromnie trudne było przygotowanie, Projektu tej ustawy. Uważam, że to nie jest odpowiedź prawdziwa, dlatego że to jest maleńka ustawa. Oprócz tego, na poziomie Unii Europejskiej te ustawy już powstały. W niektórych państwach, trzeba powiedzieć szczerze, też nieco się spóźniały, ale one powstały. Napisanie takiej ustawy, w dodatku przy wspieraniu się, Metodami komparatystycznymi, czyli przy porównywaniu, jak taką ustawę napisały, napisali prawodawcy w innych krajach, jest proste, tym bardziej, że ustawa jest tak zwaną recepcją dyrektywy. Czyli my i tak nie możemy pe pewnych rzeczy nie osiągnąć w ustawie jako prawodawca. Ponieważ przyjmujemy dyrektywę i dyrektywa stanowi ten, wprowadzamy do, do, porząd, do polskiego porządku prawnego, nie w sensie dosłownym przyjmujemy, tylko wprowadzamy do polskiego porządku prawnego i dyrektywa, ten poziom ochrony w dyrektywie stanowi jakby taki poziom minimalny, rozwiązania wszelkie w dyrektywie są minimalne, czyli u, napisanie ustawy o ochronie sygnalistów jest proste. Zresztą, no w momencie, kiedy z jakichś przyczyn, nie wiemy z jakich, um, obecnemu rządowi zaczęło zależeć na napisaniu tej ustawy, to prace poszły bardzo szybko. Natomiast, ale także uważam, że Trudność w pisaniu tej ustawy nie jest tutaj prawdziwą odpowiedzią. I w tym momencie musielibyśmy się zastanowić, dlaczego. Dlaczego państwo przez realnie dwa i pół roku mniej więcej nie chciało, żeby była ustawa o ochronie sygnalistów? Bo trzeba mieć świadomość, że jeśli. Yy, Sejm nie wydaje takiej ustawy, no to musimy na to patrzeć w ten sposób. Państwo nie chce, a władza nie chce, państwo nie chce. Dlaczego? Dlatego, że tylko to jest już, to jest już pewne domniemanie. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość, ale możemy zakładać, że kiedy ustawa o ochronie sygnalistów znajdzie się w porządku prawnym no bo chyba jeszcze pan prezydent nie podpisał. Jeżeli już się znajdzie w porządku prawnym, może się zdarzyć, że nagle organy państwa, nie wiemy czy to będzie miało miejsce, ale może się zdarzyć, że nagle organy państwa zostaną przygniecione ogromną Ilością sygnalizacji, raczej dokonywanych w ramach zgłoszeń zewnętrznych, najprawdopodobniej. I w tym momencie, co się stanie? Organy, tylko to jest już pewne, pewne przewidywanie, a nie wiemy, czy będzie to miało miejsce. Ale odpowiadam na pytanie tak, jak mm, sądzę, że, że, że to jest właściwa odpowiedź. Że organy państwa zostaną przygniecione informacjami o naruszeniach prawa i będą musiały dokonywać no, zgodnej z prawem obsługi tych informacji, Pod, podejmować postępowania, uruchamiać postępowania, być może ścigać sygnalistów, czyli państwo będzie zmuszone do działań. Państwo będzie zmuszone do działań, których obecnie nie podejmuje, ponieważ nie wie o tych naruszeniach. Czyli przez pół roku państwo odpychało od siebie tę perspektywę bycia poinformowanym o naruszeniach. Aczkolwiek jak podkreślam, to jest yy, to jest mój wniosek wynikający z obserwacji prac nad ustawą. To nie jest wniosek o charakterze naukowym. No, będziemy mogli taki postawić dopiero, kiedy rzeczywiście ta ustawa przez jakiś czas będzie działała. Mhm. A jakie są Pana zdaniem trzy najważniejsze zalety rządowego projektu ustawy o sygnalistach? Pierwszą zaletą jest, aczkolwiek brzmi to banalnie, ale u, uważam, że, że to, to trzeba powiedzieć, że w końcu ta ustawa powstała. Pa, pa, państwo polskie przestaje, przestanie w związku z tym płacić kary, y, te, te, te wynikające z niedostosowania prawa, y, z, z obecności w Unii i tak dalej. To jest jakby podstawowa zaleta. Ona jest, ona jest banalna, ale ona jest istotna, ponieważ chodzi tutaj nie tylko o te kary, ale też chodzi o to, że kiedy ustawa o ochronie sygnalistów znajdzie się, no być może za kilka dni, być może za chwilę, w systemie prawnym państwa polskiego, to pojawi się, bo instytucja sygnalisty się tam pojawiała w pewnych przepisach, ale to to jest marginalne, pojawi się nowa, być może nawet podgałąź prawa, taka, taka maleńka, związana z sygnalizacją. I w tym momencie będzie mógł następować pewien, pewien rozwój tej podgałęzi prawa, maleńkiej tam podgałęzi któregoś rzędu. I w tym momencie. No można zakładać, że ustawa jest jaka jest, na razie mówimy o zaletach, ale jednak wydanie tej ustawy, nie tylko uchwalenie, ale i wydanie, bo naprawdę to, o czym mówię, stanie się, jeżeli pan prezydent podpisze. Wydanie tej ustawy no, pozwoli ogółowi prawników, w ogóle szerzej, osób zajmujących się Zjawiskiem sygnalistyki, tym się zajmują nie tylko prawnicy, tym się zajmują też, tak jak, tak jak Państwa Instytut, NGOsy, tym się zajmują osoby, którym właśnie nienaruszanie prawa leży na, na sercu, no będą mogły podjąć jakieś prace nad stosowaniem tej ustawy, nad badaniem stosowania i tak dalej. To jest pierwsza zaleta. Czyli po prostu dobrze, że ustawa jest. Bo coś, nieco trywializując, coś w dziedzinie szeroko pojętej sygnalistyki dziać się zaczyna. Drugą, tu już ja na to patrzę w sposób, no, którego nie, nie mogę się wyrzec, taki już bardzo zawodowy. Kiedy ja patrzę na tekst tej ustawy, to dla mnie, jako dla osoby no, zajmującej się tym, naukowo i praktycznie. Zaletą ustawy, przepraszam, zaletą ustawy jest to, że na początku ustawy, nie w artykule pierwszym ale to nieistotne, blisko początku jest wiele zdefiniowanych pojęć, które występują później w ustawie. Część tych definicji została przeniesiona z dyrektywy. Nie musiały, bo definicje w dyrektywie jak są, tak są nadal. Natomiast to jest z punktu widzenia praktyki stosowania prawa czymś rewelacyjnym, bo w tym momencie, kiedy stosujemy jakiś przepis, czy kiedy o nim dyskutujemy, no, wiadomo, są różne, różne jakby etapy. Dyskursu prawniczego, stosowania prawa, i tak dalej, kiedy dyskutujemy o jakimś przepisie bądź kiedy go stosujemy, to zdefiniowanie pojęć, którymi posługujemy się w tym przepisie, umożliwia nam taką dojrzałą dyskusję, prawdziwą. Bo jeżeli pojęcia nie są dyskusją, w której możemy dojść do jakiegoś racjonalnego wniosku. Natomiast jeżeli pojęcia nie są zdefiniowane, to my dyskutujemy na temat jakiejś instytucji, jakiegoś rozwiązania prawnego, jakiegoś przepisu, ale jak jest nas na przykład trzy osoby w dyskusji, to być może każdy z nas, każde z nas inaczej rozumie to pojęcie, bo inaczej rozumie niektóre z pojęć składowych i taka, taka dyskusja, również dyskusja yy, prawodawcy, bo, bo prawodawca też prowadzi pewną dyskusję, której efektem jest akt prawny. Taka dyskusja, yy, no mało prawdopodobne jest, iżby doprowadziła do pozytywnych wyników, bo to jest tak, jakbyśmy mówili podobnymi, ale jednak innymi językami. To jest sytuacja, jakby Polak, Czech i Słowak rozmawiali ze sobą, w, każdy w swoim języku. Ja byłem świadkiem takich, takich zdarzeń. I oczywiście my się porozumiemy, ale dojście do uczestnikiem nawet takich zdarzeń, ale dojście do oczywistych, do wspólnych wniosków, co do których żaden z nas nie miałby wątpliwości, jest ciężkie bo musimy ustalić, czy my na pewno rozumiemy to samo. Czyli to jest ta druga zaleta. Natomiast yy, jaka jest trzecia zaleta rządowego projektu? Yy, na pewno pewną, to już są wydaje mi się takie dwie mniejsze zalety, jeśli można tak powiedzieć. Pewną zaletą jest dość racjonalna budowa aktu prawnego. Ja oczywiście, Gdzieś już tam coś napisałem, w tym między innymi dla Państwa. Ja oczywiście pewne rzeczy bym zmienił w tym akcie prawnym, ale to, że ja bym go może napisał odrobinę inaczej, to nie znaczy, że, że ja bym go napisał lepiej. To, to, to nie, ale on jest napisany racjonalnie, jest napisany dość w sposób uporządkowany. Ten podział aktu prawnego i tak dalej. Także to jest pewna zaleta. Oczywiście nie powinniśmy w ogóle dostrzegać tej zalety, bo każdy akt prawny powinien być napisany w sposób uporządkowany, ale bywa różnie. Także kiedy akt prawny jest napisany od strony formalnej w miarę, to już jest dobrze. Ale to jest taka jakby pół zaleta, jeśli można powiedzieć, bo zawsze powinien być tak napisany. Natomiast ja myślę, że istotną i tu już taką dużą zaletą, ale właściwie ja tego dotknąłem przy omawianiu pierwszej, jest, jest to, że ten akt się ukazał i to umożliwi, i to umożliwi, no ukazał, no jeszcze się nie ukazał, ale powstał. I to umożliwi takie dojrzałe prace, no bo na razie, kiedy nawet patrzymy, ale właściwie to już omówiłem przy pierwszej. Na razie, kiedy jakieś prace są już prowadzone nad aktem, to jednak nad różnymi wersjami, no dopóki ustawa nie jest podpisana przez pana prezydenta, no to ciągle nie jest ustawa, to ciągle jest projekt. Także myślę, że, że, to są te, że to są te zalety. No dobrze. No to jeżeli mówimy o zaletach, to też powinniśmy powiedzieć o wadach. Tym razem, jakie są trzy najważniejsze ułomności tej, tego projektu ustawy? Tutaj już, jeżeli sobie w ten sposób zadajemy pytanie, to tutaj zdecydowanie. Ja muszę na to popatrzeć okiem prawnika, dlatego że nie okiem prawnika, innym okiem niż oko prawnika, będziemy mogli na to spojrzeć za jakiś czas po iluś miesiącach, a tak naprawdę chyba latach stosowania ustawy. Wtedy będziemy wiedzieli, co dobrego nam ustawa przyniosła, być może co nam złego przyniosła. Także. Na ten temat tu się wypowiadać nie będę. Natomiast patrząc okiem prawnika, jakie są trzy najważniejsze wady? Pierwszą wadą, którą ja uważam za najpoważniejszą wadą tej wadę tej ustawy, jest oszukiwanie sygnalistów. Przez prawodawcę, realnie rzecz biorąc, przez prawodawcę tworzącego ustawę. Sygnalista jest człowiekiem, mówiliśmy o tym parę minut temu. Sygnalista jest człowiekiem, który czy to brał udział w naruszeniu prawa, czy to był świadkiem, czy to o nim się dowiedział w kontekście związanym z pracą oczywiście ten kontekst zawsze tam jest istotny podjął pewne kroki, Dlaczego je podjął? Dlatego, że z ustawy wynika, że sygnalista będzie chroniony. Tylko jeżeli... I to jest jakby przekaz przesyłany, przekazywany przez, no tak naprawdę przez rząd. Szeroko pojęty rząd i poprzedni, i obecny, tworzący tworzące tę ustawę. Przecież ustawa powstawała leniwie, ale też pod, pod rządami poprzedniej ekipy rządzącej. Ale jeżeli rząd nam przekazuje, czyli państwo polskie przekazuje sygnaliście taki komunikat, wydawszy tę ustawę, jak zostaniesz sygnalistą, to państwo Cię ochroni. Człowiek zostaje sygnalistą i co się może okazać, jeżeli był sygnalistą, który tylko dowiedział się w kontekście związanym z pracą o tym naruszeniu prawa, no to być może nic złego mu się nie stanie, ponieważ jest chroniony przez działaniem odwetowym pracodawcy, a państwo nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. Państwo nie zrobi mu żadnej krzywdy. Ale wyobraźmy sobie inną sytuację, kiedy sygnalista był elementem tego naruszenia prawa, kiedy realnie on naruszał to prawo i wie o naruszeniu prawa, dowiedział się jak najbardziej w kontekście związanym z pracą, ale on to prawo naruszał. I co się wtedy dzieje? Sygnalista, już pomijam tryby wewnętrzne, zewnętrzne. Sygnalista, Informuje o naruszeniu prawa i jest co prawda chroniony przed zemstą pracodawcy, przed działaniami odwetowymi, ale nie jest chroniony przed państwem. W tym momencie proszę sobie wyobrazić sytuację: sygnalista dokonuje jakiegoś naruszenia, dokonuje na przykład zgłoszenia zewnętrznego, i organy państwa podejmują działania wobec tego sygnalisty, bo mają dowód w postaci zgłoszenia, że oczywiście nie mogło być to zgłoszenie anonimowe. No, wiadomo, jak było anonimowe, to, to nie wiemy, kto dokonał. Ale jeżeli nie było anonimowe, to w tym momencie organ państwa wie, kto dokonał naruszenia i przede wszystkim ma jakby. Najkrótszą drogę do, do podciągnięcia do odpowiedzialności wcale nie do pracodawcy, nie do podmiotu, w którym dokonało się naruszenie, ale ma do tego człowieka. I to jest, ja to uważam za, bo człowiek nie jest chroniony przed prawem. Człowiek jest przed odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa, Człowiek jest chroniony, ten sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi swojego pracodawcy, przed prawem nie jest chroniony. I w tym momencie ja to uważam za podstawowy, podstawową wadę ustawy, że państwo polskie oszukuje sygnalistę po prostu. Ciekawostką jest, że ten system zachęcenia. Sygnalisty do um, zgłoszenia, do podjęcia tych kroków sygnalistycznych, do dokonania sygnalizacji bez zapewnienia mu, no tak naprawdę, realnej ochrony, ten system wynika z dyrektywy. Tylko, że a może pan tu jeszcze, bo wspomniał już pan kilka na minut temu o dyrektywie, ale myślę, że może to być niezrozumiałe dla wszystkich słuchaczy. Skąd ta dyrektywa i o co z nią chodzi? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru, to wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart, to kontrola i inwigilacja tego co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny, gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Jeżeli już rozumiem, sytuacja wygląda w ten sposób. Państwo polskie należy do Unii Europejskiej i dwa podstawowe rodzaje aktów prawnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej. Są to rozporządzenia i dyrektywy. Rozporządzenia, takim rozporządzeniem jest na przykład no, sławne i osławione RODO, Organy Unii Europejskiej wydają takie rozporządzenie i ono funkcjonuje. Ono funkcjonuje w porządku prawnym każdego państwa unijnego. Czyli to jest tak zwane działanie bezpośrednie. No po prostu znalazło się. W momencie, kiedy organy Unii wydały rozporządzenie, znalazło się tam no, w odpowiednim czasie w porządkach prawnych wszystkich państw unijnych. Natomiast tutaj mamy inną sytuację. Tutaj y, Unia Europejska, no, rozumiana w zasadzie jako parlament, powiedzmy, organy, nie zdecydowała się na uregulowanie kwestii sygnalistyki rozporządzeniem, tylko wydano dyrektywę. A dyrektywa działa w ten sposób, że Parlament Europejski wydaje dyrektywę i jest termin w danej dyrektywie, w którym państwa należące do Unii muszą wydać. Krajowe akty prawne, które dzięki to, którym to aktom ta dyrektywa zostaje niejako wprowadzona do porządku prawnego tych państw, a mówiąc dokładniej, nie sama dyrektywa, tylko cele wskazane w dyrektywie. Dyrektywa ma charakter nieco ogólniejszy, czyli dyrektywa jest aktem prawnym wydawanym przez organy Unii który wskazuje pewne cele. Tak naprawdę te dyrektywy też są dość szczegółowe. W obecnej dyrektywie jest, tej o sygnalistach, jest bardzo dużo rozwiązań szczegółowych, ale jednak ona nie działa wprost. Czasem może, ale to już zostawmy, to już są niuanse prawa europejskiego. Ona tutaj nie działa wprost. Czyli, żeby osiągnąć cele wskazane w dyrektywie, Państwo polskie, podobnie jak wszystkie państwa unijne, musi wydać krajowe akty prawne, dzięki którym w prawie tego państwa, w naszym wypadku Polski, osiągane są cele wskazane w dyrektywie. I takim aktem prawnym, mającym na celu osiągnięcie tych celów, Wskazanych w dyrektywie jest polska ustawa o ochronie sygnalistów. Tę czynność, jakby przyjmowania, tylko nie w sensie dosłownym, dyrektywy, tylko przyjmowania tych celów, wprowadzania tych celów do porządku prawnego państwa unijnego, nazywamy recepcją dyrektywy. Nie wiem, czy dokładnie odpowiedziałem panu Tak, na to, teraz już myślę, że jest dużo jaśniej. Możemy mam nadzieję, wrócić do że o to wątku. pan pytał. Tak. tak, i możemy wrócić do tego wątku, że to właściwie Parlament Europejski i Komisja Europejska yy, pakuje w tarapaty potencjalnych sygnalistów. Tak, tak. Tylko, że yy, państwa, yy, organy Unii nie mogą zmodyfikować krajowego prawa karnego, bo ja tutaj dostrzegam po prostu ryzyko wynikające z prawa krajowego, które, które na, też karnego, krajowego, administracyjnego, mogą się mandaty posypać i tak dalej. Ale może się też pojawić odpowiedzialność karna i e, organy Unii nie mogą Um, zmodyfikować, nie mogą wydać y, aktów prawnych, tych, tych własnych, czyli, y, czyli y, no przede wszystkim rozporządzeń i też dyrektyw, które wychodzą poza tak zwany zakres prawa unijnego. Trzeba by, trzeba by dokonać dużo głębszych studiów, czy y, ustawa, o, czy dyrektywa, o ochronie sygnalistów mogłaby nieco lepiej chronić sygnalistę. Wydaje się, że tak, ale, ale dużo lepiej by nie mogła, dlatego że Unia, rozumiana jako nadbudowa nad każdym z państw unijnych, nie może nakazać tym państwom, Działań w dziedzinie na przykład prawa karnego. Może to zasugerować, może je w pewnym sensie poprosić o Są też takie instrumenty, ochronę sygnalistów również karnie, ale państwa nie muszą tego zrobić. Natomiast yhm, prawdą jest, że tak jak pan redaktor powiedział, to wmanewrowanie to chyba. Nie, nie tego zwrotu pan użył, ale no to jest tutaj istotą: to, to ewentualne zachęcenie sygnalisty do podjęcia sygnalizacji i narażenie go tym na odpowiedzialność, no jeżeli byśmy to mieli rozpatrywać w kategoriach jakiejś winy prawodawcy, to tę inicjalną winę ma, rzeczywiście mają organy Unii. Tylko, że trzeba pamiętać o jednym. Prawodawcy krajowi, czyli w naszym wypadku Sejm, Senat, pan prezydent, no to jest generalnie to, tworzy prawodawcę, a głównie Sejm, no bo to jest ten, ten podstawowy tutaj uchwalający, przyjmujący bądź odrzucający poprawki podmiot w Polsce, a realnie rzecz biorąc, ten człowiek, tych kilku ludzi w ministerstwie, którzy piszą daną ustawę, przecież ustaw nie pisują posłowie, to pisują ludzie w ministerstwach, pracownicy ministerstw, ci ludzie piszący ustawę, oni mogli pójść dalej w ochronie. Także jednak, raczej jeżeli, no tutaj, Powiedzmy, nie, nie posługiwanie się, poruszanie się w domenie winy dla prawnika jest nieco, jest nieco nieprzyjemne, bo my jednak winę rozpatrujemy zwykle przez pryzmat prawa karnego, ale możemy spojrzeć tak, jeżeli byśmy się zastanowili, czy ten, to oszustwo, to oszustwo. Wobec sygnalisty wykonywane, które się odbywa, że dokonaj sygnalizacji, a my cię ochronimy, a potem po sygnalizacji przyjrzymy się naruszeniu i dopiero się zastanowimy, czy cię ochronimy, bo to zależy od tego, co sygnalizowałeś. To to oszustwo jednak bardziej dokonuje go państwo. Dlatego, że państwo. No w naszym wypadku państwo polskie dlatego że państwo może ochronić sygnalistę, a państwo tego nie robi i trzeba powiedzieć w sposób straszny, w sposób straszny, ale no taki pozbawiony złudzeń. Państwo nie chroni sygnalisty, bo nie chce. Tu jest taka sytuacja. My tutaj nie ma nie powinniśmy jakby z Starać się zobiektywizować tej sytuacji tak daleko, żeby powiedzieć, no, sygnalista nie jest chroniony. Nie. Tu odbywa się, wracając do tego pierwotnego pytania pana redaktora, tu odbywa się sytuacja tego o trzy najważniejsze wady, tu odbywa się sytuacja, w której państwo polskie e, e, Ponieważ musi wdrożyć dyrektywę, zachęca sygnalistów do sygnalizacji, obiecuje im, że ich ochroni, po czym czasem ich ochroni, czasem ich nie ochroni. Czyli państwo polskie oszukuje niektórych sygnalistów, tych, którzy mogą ponieść odpowiedzialność. I to jest uważam największa wada. Największa wada ustawy o ochronie sygnalistów, że państwo oszukuje sygnalistę, oszukuje obywatela i tak dalej. To jest dla mnie czymś, czymś, co nie powinno mieć miejsca. Państwo nie powinno nieczysto grać z sygnalistą, z obywatelem po prostu. To jest jedna z wad. Druga wada ustawy jest bardzo związana z tą pierwszą. W ustawie jest przepis, nie będę go już z oszczędności czasu cytował, ale jest przepis dotyczący odpowiedzialności karnej, i kiedy ewentualnego sygnalisty. I kiedy czytamy ten przepis pobieżnie, pobieżnie, to może się okazać, że lektura tego przepisu, ale za, zapewniam, tylko pobieżna lektura, ale pamiętajmy, sygnalista to nie jest co do zasady człowiek, który zawodowo zajmuje się sygnalistyką. Sygnalistyka to jest sygnalista, to jest pracownik handlowiec, ślusarz, urzędnik, ktokolwiek, lekarz, to jest sygnalista i on no nie zna niuansów interpretacji prawa. I jeżeli popatrzy w jeden z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, to ten przepis jakby pogłębia to oszustwo, o którym ja mówię, bo jest y, przepis, który do pewnego stopnia zwalnia sygnalistę, nieco już upraszczam, z odpowiedzialności karnej, ale wyłącznie w sytuacji, tej odpowiedzialności wynikającej z samego zdarzenia zgłoszenia. Czyli jeżeli sygnalista powziął, w ogóle tam nie tylko kadne jest mowa też o cywilnej, nawet przede wszystkim, jeżeli sygnalista poinformował organy państwa, to nie poniesie odpowiedzialności za to, że na przykład yy, jego pracodawca poniesie jakąś szkodę, bo dostanie mandat. To z takiej odpowiedzialności sygnalista jest tam, do pewnego stopnia jest przed nią chroniony. Ale sygnalista, który, jak powiedziałem, nie jest przecież co do zasady człowiekiem zajmującym się sygnalistyką zawodowo, będzie przeczytawszy taki przepis, może nabrać mylnego przeświadczenia, że że jest chroniony przede wszystkim przed odpowiedzialnością karną. Czyli to jest ta druga wada. Jest jeszcze trzecia wada. To jest wada polegająca, mówimy o wadach polskiego, polskiej ustawy o ochronie sygnalistów. Trzecia wada polega na tym, że część pojęć, bo ja powiedziałem, że kilkadziesiąt chyba minut temu, że Dobrze, że w ustawie jest ten tak zwany słownik na początku. Tak, ja to podtrzymuję. Dobrze, że on jest, ale część pojęć jest niedodefiniowana. Tak jest na przykład z kontekstem związanym z pracą, tak jest z ujawnieniem publicznym. Kiedy uczciwie przeczyta się te definicje, czy no, wystąpienia w m, tych pojęć w ustawie, to może się nagle okazać, że my tak naprawdę jako potencjalny sygnalista, nie wiemy, czy to, że ja się dowiedziałem o naruszeniu, na przykład w zakładzie pracy, w którym pracuję, ale naruszenie miało miejsce w innym dziale niż dział, w którym ja pracuję, a ja przechodziłem mimo szedłem na Korytarzu. Oczywiście to jest zwykle pewna, pewna metafora, to jest, to, jest, to jest pewne uproszczenie, ale możemy sobie wyobrazić sygnalistę, który pracuje w dziale A, a naruszenie było w dziale B i on, on przechodził obok. No, oczywiście przechodził, nie musi być w sensie dosłownym. To nie jest do końca jasne. To nie wynika z ustawy, czy to. On się dowiedział o tym naruszeniu w kontekście związanym z pracą, czy nie w kontekście związanym z pracą. I to jest tutaj wielkim brakiem, wadą ustawy, Ten, to niedodefiniowanie. Ale ja uważam, że jest jeszcze jedna wada, i to jest już, dlatego też pozostawiłem to na koniec. To jest najstraszniejsza, największa wada. Mianowicie zamknięty katalog naruszeń prawa, które mogą podlegać sygnalizacji. Proszę zwrócić uwagę. Prawodawca wskazuje, wymienia w ustawie o ochronie sygnalistów pewne dziedziny, w których może być to jest dokładnie rzecz biorąc w artykule trzecim ustęp pierwszy ustawy: prawodawca wymienia, czyli państwo polskie, wymienia pewne dziedziny prawa, pewne fragmenty obrotu prawnego, w których jeżeli naruszenie miało miejsce w tych dziedzinach, na przykład korupcja, zamówienia publiczne, zdrowie publiczne, ochrona środowiska i tak dalej. Jest ich 17. Realnie jest ich nieco więcej, bo kiedy się dokładnie przyjrzymy, to można je niektóre rozpisać na więcej niż jedno. Ale tylko w tych dziedzinach prawodawca dopuszcza zgłaszanie naruszeń, sygnalizację. Czyli co to znaczy? Że jeżeli sygnalista, Dokona sygnalizacji naruszenia prawa, wszystko jedno, czy w postaci zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego, czy ujawnienia publicznego, i ta sygnalizacja będzie dotyczyła naruszenia spoza zamkniętej listy wskazanej przez y, prawodawcę polskiego, to on nie będzie chroniony. Dlaczego? Bo on w ogóle nie jest sygnalistą w rozumieniu ustawy. Czyli to jest człowiek, który zgłosił naruszenie, o którym nawet dowiedział się w kontekście związanym z pracą, ale ponieważ to naruszenie nie należało do jednej ze sfer wpisanych przez prawodawcę do artykułu 3 ustęp 1, Ustawy o ochronie sygnalistów, to on nie jest sygnalistą w rozumieniu ustawy, czyli proszę zobaczyć, co się dzieje. On nie jest wtedy chroniony. Pracodawca może go po prostu wyrzucić z pracy bądź działać, wykonywać te inne działania odwetowe. Może, jak najbardziej, bo on nie jest sygnalistą w rozumieniu ustawy. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Po raz kolejny państwo polskie. Oszukuje sygnalistę, bo państwo polskie, no ustawa od, od dwóch i pół roku, co jakiś czas słyszymy w ustawie, w mediach o ustawie o ochronie sygnalistów. Czyli ludzie, którzy są potencjalnymi sygnalistami, myślą, mogą myśleć, nie wiemy co myślą: mogą myśleć, że, że naruszenia prawa, których są świadomi, i jeżeli oni zgłoszą te naruszenia, to wszystko będzie dobrze, będą chronieni i tak dalej, a oni mogą nie być chronieni, jeżeli naruszenia prawa nie znajdują się na tej liście. Czyli tu jest po raz kolejny sygnalista zostaje oszukany. Człowiek zostaje oszukany, no bo on nie jest sygnalistą w rozumieniu ustawy. I jeszcze jedna myśl związana, niestety tych, tych, tych braków ustawy jest więcej niż elementów pozytywnych. Mianowicie, jeżeli patrzymy na ten zamknięty katalog, no powiedzmy naruszeń, to są sfery, w których mogą się dokonać naruszenia, on pozornie jest otwarty w artykule 3 ustęp 1 punkt 17. Nie czas, żeby to analizować, ale otworzenie tego Katalogu jest tylko pozodne. On jest naprawdę zamknięty. To, co się dzieje w tym wypadku, prawodawca Polski, a realnie rzecz biorąc, państwo polskie, mówi potencjalnym sygnalistom: zastanówcie się. Nas, mnie jako państwo polskie, interesuje tylko, żebyś informował jako sygnalista. O naruszeniach prawa z tej listy. Pozostałe naruszenia mnie nie interesują. Chcesz informować? To informuj, ale informujesz na własne ryzyko. Nie mów, że jesteś sygnalistą. Czyli państwo nam mówi realnie, słuchaj, lepiej nie informuj, bo jeżeli chcesz informować, to będziemy cię słabo, bo słabo, bo tylko przed. Twoim pracodawcą, a nie przed państwem jako takim, będziemy cię chronić tylko wtedy, jeżeli naruszenie mieści się w tej liście, która jest w artykule trzecim ustęp pierwszy ustawy o ochronie sygnalistów. A jeśli się nie mieści, to fakt, że poinformujesz o takim naruszeniu, to jest twoja prywatna sprawa. Państwo nie chce, żebyś o nim informował. I to jest, myślę, to, to sze, szerokie, wszelakie oszukiwanie sygnalisty przez państwo. Ja je tutaj doprecyzowałem do pewnego stopnia, bo takich miejsc jest więcej w ustawie. No to jest, uważam, no wadą. Ustawa nie powinna oszukiwać ludzi. No dobrze, to idźmy dalej w tej skomplikowanej układance. Jak pan doktor widzi, czy ta ustawa zmieni układ sił w życiu społeczno-gospodarczym w naszym państwie? A jeśli zmieni, to w jaki sposób? Na pewno przez pewien czas, czy znaczy na pewno, nie wiemy, jak będzie na pewno, ale można przewidywać, tak bym powiedział, że... Przez pewien czas osoby, które dopuszczają się naruszeń prawa, bądź to przestaną się dopuszczać tych naruszeń, bądź to będą robić to ostrożniej. No, czyli tutaj znowu jest to paradoksalne działanie ustawy: jeżeli przestaną z ostrożności, ze strachu przed tym, że będzie sygnalizacja, to dobrze. Jeśli będą robić, no bo to też dobrze. W sygnalistyce nie chodzi o to, żeby kogoś złapać, tylko chodzi o to, żeby nie było naruszeń. Przecież w ogóle w prawie, nawet karnym, nie chodzi o to, żeby złapać przestępcę, tylko o to, żeby nie było przestępców. Także tutaj w sygnalistyce możemy patrzeć podobnie, że w sygnalistyce chodzi o to, żeby nie było naruszeń. Sygnalizacja. Jest narzędziem zapobiegania naruszeniom, tylko na takim głębszym poziomie. I w tym momencie może się zdarzyć, że przez jakiś czas z ostrożności podmioty naruszające prawo, podmioty i osoby nie będą go naruszać. Z ostrożności. To jest to prawdopodobne pozytywne działanie ustawy. Jest też drugie prawdopodobne, niestety negatywne, już, o którym już wspomniałem, że te podmioty i osoby będą dokonywać naruszeń, ale ostrożniej, wyspecjalizują się w naruszaniu prawa, a tak naprawdę w ukrywaniu tych naruszeń. Myślę, że to jest jeden element, taki ogólniejszy. Jeśli natomiast, czego możemy się jeszcze spodziewać? Możemy się też spodziewać, że, ja nie spodziewałbym się jakiejś ogromnej zmiany w układzie sił i tak dalej, natomiast możemy się też spodziewać, że jakaś ilość naruszeń prawa wypłynie. Czyli naruszenia, o których Ludzie, szeroko pojęci, obywatele wiedzą, te naruszenia wypłyną. O tym już ja to sygnali, sygnalizowałem, panu redaktorowi i słuchaczom, wcześniej, że może się zdarzyć, że państwo polskie zostanie zarzucone informacjami o naruszeniach prawa. Wiadomo, nie wszystkie będą prawdziwe to jest zupełnie inna sprawa. Ale my to jest wydaje mi się to jako widzę to jako rzecz pozytywną dlatego że no, jeżeli obserwujemy, jeżeli rozpoznajemy prawo jako coś pozytywnego, no to dobrze, żeby ono było stosowane. No jeżeli rozpoznajemy je jako coś negatywnego, to to się kończy w liberalnej Liberalnym rozwiązaniu, e, zmianą prawa, w rozwiązaniu radykalnym, to się kończy rewolucją po prostu. Natomiast jeżeli rozpoznajemy prawo jako coś pozytywnego, to e, tu już nie mówię o ustawie o ochronie sygnalistów, e, to dobrze, żeby ono było stosowane. Pozornie to jest banał, no ale prawo jest po coś. Prawo jest po coś, czyli, e, czyli w tym momencie ustawa. Może wpłynąć, ale uważam, że w krótszym horyzoncie czasowym nie jestem w stanie powiedzieć, jakim. Ja tutaj widzę rok, może dwa, ludzie będą zgłaszać naruszenia i to będzie ten pozytywny wpływ ustawy. Natomiast to ta, ta zmiana układu sił, czyli jeżeli ktoś dokonywał naruszeń, no może się coś złego w jego życiu teraz wydarzyć, kiedy państwo się o tym dowie i będzie go ścigało, niekoniecznie państwo, no bo jeżeli dokonywał naruszeń pracownik i sygnalista miast poinformować państwo poinformuje pracodawcę, no to nie wiemy, co się stanie. Może być tak, że oni się wspólnie, pracodawca łącznie. Z pracownikiem, wyspecjalizują w naruszaniu. No tego nie wiemy. Natomiast no, wydaje się, że to będzie ten pozytywny element, że ileś naruszeń, jak powiedziałem, wypłynie. Ale ja się obawiam innej rzeczy: że co się też stanie, że kiedy w pewnym momencie sygnaliści zorientują się, że nie zostali ochronieni. Czyli jeżeli zostaną, będą pociągani do wszelako, szeroko rozumianej odpowiedzialności, to pamiętajmy o tym, że są media społecznościowe. Sygnaliści zaczną się kontaktować ze sobą, i potencjalni sygnaliści dowiedzą się, że niebezpiecznie jest być sygnalistą. Dlaczego? bo katalog naruszeń jest zamknięty, bo może naruszenie, które zgłosiłem, nie należy do tego katalogu, więc mnie nie ochroniono, bo nawet jeżeli je zgłosiłem i ono się znajduje w tym katalogu, to państwo mnie ścigało, bo jeżeli ja dokonałem tego naruszenia, to państwo mnie ścigało, zakładam raczej zgłoszenie zewnętrzne tutaj i i w tym momencie to będzie na pewno dłuższa perspektywa, na pewno naukowiec tego nie powinien mówić, ale myślę, że to jest coś, o czym sygnaliści dowiedzą się nieco później. Oni sobie muszą to uświadomić: że ustawa o ochronie sygnalistów nie chroni sygnalistów, tylko służy wykryciu naruszeń prawa. To jak najbardziej, tutaj nie mam co do tego większych zastrzeżeń. Mogłaby to robić lepiej, mógłby być, mógłby być otwarty katalog naruszeń, ale to już zostawmy. Celem ustawy jest wykrycie naruszeń, ale celem ustawy nie jest ochrona sygnalistów. I myślę, że w momencie, kiedy sygnaliści się o tym dowiedzą, ale to już raczej wchodzimy w kwestie pozaprawnicze. No może się pojawić jakiś taki kolejny kolejny element zniechęcający obywateli, a tu są, to będą ci Najbardziej zaangażowani w życie społeczne obywatele, chociaż wielu sygnalistów, nawet potencjalnych sygnalistów, nawet nie pomyśli o dokonaniu sygnalizacji, bo widzą, że pracodawca narusza prawa, prawo no i przyjmują to jako coś normalnego. Po prostu świat tak wygląda. Jednak ci bardziej zaangażowani, ci jakby o tym bardziej, o większej wrażliwości, na prawo. Oni podejmą działania, i następnie pewna ich ilość no, rozczaruje się do Państwa. Dowie się, że działania są, że ustawa nie jest po to, żeby ich ochronić, ale po to, żeby Państwo dowiedziało się o naruszeniu prawa. Jak to zaskutkuje? Trudno powiedzieć, ale jeżeli ktoś, na przykład w przestrzeni politycznej, będzie umiał powiązać wydanie ustawy, czy to z konkretną opcją polityczną, czy to z konkretnym, nie wiem, ministrem, wiceministrem, to może skończyć karierę takiego człowieka. Ale to jest, no, no mimo wszystko, jest to. Jest to jeden człowiek, myślę, że raczej, raczej wpływu na jakieś tam losy polityczne, jakiejś opcji politycznej, jednej czy drugiej, to mieć nie powinno, aczkolwiek ktoś może spróbować tak wykorzystać ustawę o ochronie sygnalistów. Natomiast nie spodziewam się, że w wyniku wydania tej ustawy Nagle stanie się coś bardzo dobrego, czy coś bardzo złego. Powiedzmy, jak pojawiło się prawo pracy, czy ośmiogodzinny dzień pracy, przestaliśmy chodzić do fabryki na 12 czy 16 godzin, prawda? I w tym momencie to było coś, coś dobrego. Życie ludzi się zmieniło diametralnie. Czy, czy pojawiły się związki zawodowe, ochrona jakaś tam emerytalna i tak dalej. Tutaj, tutaj czegoś takiego nie dostrzegam. Czyli podsumowując y, odpowiedź, y, jeśli jakie mogą zajść dwa no, najistotniejsze skutki ustawy o ochronie sygnalistów, ten skutek pozytywny, że ileś naruszeń zostanie wykrytych, dopóki, y, dopóki y, naruszający. Nie wyspecjalizują się w ich ukrywaniu. To jest pozytywny element i element negatywny. Jakaś grupa, jakaś część ludzi, którzy będą dokonywali sygnalizacji, no rozczaruje się do państwa, do prawa. Trzeba pamiętać, że to będą nie tylko ci ludzie, to będą też ich rodziny, przyjaciele i tak dalej. Trzeba mieć świadomość, jeżeli nie wiem, mój ojciec zgłosiłby sygnalizację i państwo w, w, w zaufaniu, że byłby chroniony, i państwo ścigałoby mi ojca, no to w tej sytuacji ja bym czuł, że nie tylko mojego ojca oszukano, ale i mnie. Być może nie każdy miałby takie poczucie, ale trzeba mieć świadomość, że. No, działanie państwa wpływa nie tylko na konkretną osobę, której państwo, wobec której państwo wykonuje działania przez nią widziane pozytywnie czy negatywnie, ale również na otoczenie tej osoby. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Temu rozumowaniu ktoś może zarzucić, no tak, ale przecież sygnalista jednak może naruszył do no to go ścigajmy. No tak, ale naruszył i się przyznał. Naruszył i go zachęciliśmy do sygnalizacji, a teraz mu mówimy, a kuku, to ta ochrona, to był taki żart y, y, prawodawcy, może cię ochronimy, może nie, prawodawca się zastanowi. Także tyle mogę tutaj w odpowiedzi na to pytanie powiedzieć. No dobrze. Ostatnie pytanie i proszę na nie, o krótką odpowiedź. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze Panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy i jaka jest na to pytanie odpowiedź? Wydaje mi się i powiem krótko, ale nadam temu pytaniu szerszy kontekst, odrobinę. Jest to pytanie, które nie tylko mnie go nikt nie zadał, ale którego ja nie dostrzegam w polskim dyskursie, albo dostrzegam je za słabo. Czy ustawę o ochronie sygnalistów, tę polską, mówimy o tej ustawie, można napisać lepiej? Obecną poprawić, bo złem byłoby pisanie od nowa. To już absolutnie. Z drogą nowelizacji. Czy można ją poprawić? Tak, można ją poprawić, należy ją poprawić i to jest możliwe. To jest możliwe, tylko żeby tę ustawę poprawiono, konieczna jest, no tak naprawdę, wola prawodawcy. Prawodawca nieco nam mydli oczy, mówiąc, że tym oficjalnym przekazie, że za dwa lata zostanie dokonana taki, taki jakby audyt działania tej ustawy i wtedy się zastanowi prawodawca polski, co dalej z tą ustawą. No tak, ale ja uważam, że to jest, to jest tak zwane mydlenie oczu, dlatego że prawodawca nam mówi, za dwa lata poprawię ustawę, to poprawią teraz. Oczywiście, już jesteśmy za późno, już, już czekamy na podpisanie ustawy przez pana prezydenta. Tu nie ma co mówić o poprawianiu. Natomiast to jest to pytanie, czyli odpowiadając w skrócie, już zupełnie, czy ustawa może być lepsza? Tak. Czy można ją poprawić? Tak. Czy prawodawca polski chce ją poprawić? Chyba nie, mimo że to deklaruje. Ponieważ gdyby chciał to zrobić, od początku napisałby ją dobrze, co nie jest trudne w wypadku tak niewielkiej ustawy. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan doktor Jakub Rzymowski, doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo panu redaktorowi. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Kłaniam się. Dziękuję. A z państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl. Oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich, w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.